Wybory w Stanach Zjednoczonych to interesujący temat dla studentów? Tak, tym bardziej, że no ja jestem na dziennikarstwie, więc to też gdzieś tam trafia do mnie i gdzieś tam o tym słyszałam na pewno, więc myślę, że tak. Młody człowiek często mówi sobie, chciałbym pojechać, polecieć do Ameryki. Oj tak, no myślę, że bardzo często to jest taki American Dream, myślę, każdego, no ale no troszkę ciężko wykonalny, myślę. A jeśli chodzi o wybory w Stanach Zjednoczonych, kto jest tobie bliższym kandydatem, czy Kamala Harris, czy też Donald Trump? Myślę, że Kamala Harris zdecydowanie. Na pewno interesuję się wyborami jako student dziennikarstwa. Myślę, że każdy powinien się interesować, powinien przynajmniej znać zakres tych wyborów i jak ważne są w perspektywie naszego kraju, naszej polityki, w ogóle polityki całego świata. Nie mam pewniaka, mam swoje preferencje. A jak te preferencje wyglądają? Ku której stronie się bardziej skłaniasz? Uważam, że jako jednak w stronę republikańską. Uważam, że polityka potrzebuje tej twardej ręki i wydaje mi się, że Donald Trump jest znacznie mocniejszym i twardszym kandydatem i uważam, że takiego potrzebuje teraz Ameryka. Panie profesorze, niezależnie od wyniku wyboru, czy to będzie Harris, czy to będzie Trump, jak z perspektywy Europejczyka i państwa europejskiego, będącego jednak gdzieś na szarym końcu tej Europy, możemy mówić o pozytywach jednej czy drugiej prezydentury? Nie na szarym końcu, będącym rubieżem przed wojną, zatrzymującym dzisiaj, będącym też hubem dla Ukrainy, te pozytywy z perspektywy wygranej Harris, utrzymanie, no bo to już zapowiada kandydatka demokratów, obecnej polityki amerykańskiej skierowanej na wsparcie dla Ukrainy, również kontaktów transatlantyckich, również kontaktów gospodarczych. Wydaje się, że te elementy, które zaszły za prezydentury Joe Bidena, one będą utrzymane. Oczywiście to też zależy od tego, jak rozłożą się głosy w wyborach do kongresu, no bo to też, pamiętajmy, jest jednak pewne zabezpieczenie, tudzież wsparcie dla prezydenta. Tu raczej wydaje się, że może być odwrócona sytuacja niż mamy dotychczas, czyli republikanie uzyskają większość w Senacie, ale stracą ją w Izbie Reprezentantów. Czyli prezydent, nieważne jaki będzie, nie będzie mógł robić wszystkiego. Natomiast wygrana Harris to jest raczej utrzymanie tych rzeczy. Pozytywy w przypadku wygranej Trumpa nie dostrzegam. Negatywne strony. Jeżeli zaczynamy od prezydenta Trumpa, to na pewno jego nieprzewidywalność. To jest jego i zaleta, ale też i wada. Jeżeli na czele imperium stoi ktoś, kto jest nieprzewidywalny, to jest zawsze źle. Natomiast oczywiście największym zagrożeniem z naszej perspektywy jest jego zmiana w stosunku do tego zaangażowania Stanów Zjednoczonych na Ukrainie. Jego chęć szybkiego podpisania pokoju, załatwienia tej sprawy, która będzie może dobra dla Stanów Zjednoczonych. Będą mogli Amerykanie zaoszczędzić trochę ze swoich pieniędzy, ale dla nas może oznaczać zupełną katastrofę. Natomiast jeżeli chodzi o Harris, to Harris reprezentuje te elity Partii Demokratycznej, które są związane raczej z zachodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych. Ona już nie czuje tej atlantyckiej wspólnoty. Ona bardziej jest związana swoimi i korzeniami etnicznymi, ale także przynależnością kulturową, bardziej do tej Ameryki, będziesz bardziej sympatyzowała na przykład z Ameryką Południową, bardziej będzie się orientowała na Azję, w stronę Indii, tam gdzie są jej korzenie, więc obawa największa jest taka, że Harris po prostu odpłynie nam jako ten wielki sojusznik Europy, jako ten wielki amerykański patron Unii Europejskiej. To jest to największe chyba zagrożenie. Na pewno młody Polak, na pewno śledzi z zainteresowaniem wybory. Na pewno jest to temat też polityki, który nas niejako dotyka, ponieważ nie jesteśmy oderwani od polityki, od rzeczywistości Stanów Zjednoczonych. Bardzo, bardzo to wpływa, niejednoznacznie może, ale wpływa. Niektóre zdarzenia będą powiązane w naszej polityce, tak jak w polityce Stanów. Na kogo ty byś oddała głos, gdybyś miała decydować, czy Trump, czy Harris? Oddałabym głos na panią Harris, ponieważ ja jestem kobietą, jest mi bliżej do niej, ale też z racji poglądów, ponieważ jest to bardziej liberalna opcja polityczna. W debacie też uczestniczyli licealiści. Marcin, jeśli chodzi o twoje zainteresowanie tą polityką, jako młodego to zupełnie człowieka licealisty, czy uważasz, że wybory amerykańskie mogą mieć wpływ na to, co będzie się działo na przykład w naszym kraju i co znaczą dla takiego młodego człowieka jak ty? Tak, oczywiście uważam, że mają bardzo duży wpływ na sytuację i w naszym kraju i ogólnie tutaj w naszym bloku państw. Oczywiście w zależności od wyniku będzie zależało dużo na temat wojny na Ukrainie. Jeśli uda się
wygrać Harris, to prawdopodobnie Ukraińcy będą mieli większe szanse na kontynuowanie walki, więc jest to bardzo ważny temat, ponieważ od tego, czy Ukraina przetrwa, zależy też tak de facto los Polski. A jakieś inne względy, co przemawiałoby za kandydaturą Trumpa? Ja jestem bardzo po stronie Harris, tak nie mam za bardzo nic na obronę Trumpa, ale to może powiązania z wielkim biznesem.